Ulubiona muza, hip-hop chyba, hip-hop, myślę, że ten polski sentyment, Janek Rapowanie, BDOS, myślę, że też na czasie, kogo tam jeszcze słucham, Palucha wiadomo z Poznania, Moja Krew, myślę, że coś tego typu. Ja mam sentyment do dwóch filmów, Skazani na Shawshank i Gladiator. Dlaczego tak? Często z rodzicami siadaliśmy wieczorami, oglądaliśmy wiele filmów. Myślę, że z moim tatą koło 1000 na pewno się zakręci, ale to gdzieś łapało za serducho, no i tak sentymentalnie zostały mi w pamięci. Ulubiony aktor? Tom Cruise na pewno. Też teraz uciekł mi nazwa tego filmu. Popularny, kurczę, strasznie. Dokładnie, Top Gun, dokładnie Top Gun. I myślę, że tak na szybko Tom Cruise właśnie, jeden z ulubionych. Duży sentyment mam do ligi hiszpańskiej i do ligi angielskiej, więc może też podam po przykładzie, jeżeli chodzi o Hiszpanię, to Barcelona. Też jak byłem młodszy, może nie wszyscy to wiedzą, byłem kiedyś na testach w Walencji, więc sentyment do takich dwóch drużyn właśnie Walencja, Barcelona. A jeżeli chodzi o angielską, no to preferuję te czerwone części i Manchesteru, i Liverpoolu, także trochę sprzeczne są między sobą, ale United i Liverpool na pewno gdzieś tam u mnie jak najbardziej na plus. A Łukasz Bejger wie o tym? Wie, rozmawialiśmy nieraz na ten temat, także na pewno jest z tego świadomy. Też miałem przyjemność i być na Old Trafford, i być na Anfield, także mówię raz, że mega lubię te kluby, a dwa, że miałem przyjemność na żywo zobaczyć to wszystko, jak to wygląda, więc tak to pozostało. Na pewno mam duży sentyment do Roberta Lewandowskiego, bo wyprowadzałem go, jak byłem młodym chłopakiem, jeszcze chyba w jego przedostatnim meczu w Lechu z Legią. Z Legią graliśmy u siebie 1-0, wygraliśmy. Semir Slić zdobył bramkę na 1-0 rzutu wolnego. Więc na pewno lewy, wiadomo, że Robert jest topowym zawodnikiem i na pewno chciałbym kiedyś, jak mi się uda zamienić parę słów, podpytać go o parę szczegółów jego kariery. No wiadomo, że teraz też Erling Haaland, super zawodnik, pod kątem takiej fizyczności, szybkości, też podjęcia szybkości strzału, decyzyjności. A jeżeli chodzi o mental, to zawsze mi Ibrahimowicz imponował, także staram się od każdego z napastników po jednej z takiej pozytywnej cechy czerpać. Teraz naprawdę czerpię przyjemność ze spędzania czasu z najbliższymi, bo wiadomo, że jak w poprzednim sezonie graliśmy w pucharach i teraz też w Ekstraklasie, to ta intensywność tych meczów jest bardzo duża. Moim takim hobby poza piłką jest na pewno zwiedzanie świata. Jeżeli mamy możliwość w przeciągu na przykład 3 dni wolnego, to często staram się znaleźć jakiś fajny lot, powiedzmy w jakąś bliską stolicę, czy to Paryż, Londyn. Jestem mega, mega ciekawy świata. Jeżeli chodzi o najlepsze dania, to tutaj moja dziewczyna gotuje najlepsze dania. Teraz w ogóle zamieszkaliśmy razem, więc otwieramy się na nowe pomysły kulinarne. W Poznaniu, szczególnie na Jeżycach, jest dużo fajnych knajpek włoskich, więc myślę, że coś koło tego. Największe wrażenie, na pewno była to różnorodność, bo byłem w Meksyku, byłem też w Uzbekistanie, wiadomo, Europę, myślę, że większość Europy zwiedziłem. Duży sentyment mam do Hiszpanii, do Włoch, a takie ekstremalne. Lubię nowe kultury, więc ciężko mi takie decydować się na jedno, ale na pewno Meksyk też super, super przeżycie, ale jednak chyba czuję się Europejczykiem i na stałe to będzie mój taki kontynent, w którym chciałbym skończyć swoje życie, o tak.